Hej, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Nabi i dzisiaj zaczynamy niestety nowy odcinek. Ja już wyjaśniam dlaczego, bo to jest odpowiedź bardzo prosta. Udało mi się zupdate'ować w końcu Warcrafta. No i po prostu mi się nie chciało wcześniej tego robić, bo nie grałem z ludźmi, ale teraz stwierdziłem, o sobie fajnie, dzisiaj sobie zagram, będzie fajnie, zrobimy jakąś imprezkę, zrobimy uterparty albo jakieś inne głupie rzeczy. Update'ik. No i nikogo nie było, prócz paru osób takich jak Luke i Malik, z którego tutaj mamy jako Forsaken, pozdrawiam. No motyw jednak okazał się taki, że nie udało się zebrać ani ludzi na Azeroty, ani na Utery, a ja nie miałem czasu zbytnio długo czekać, więc powiedziałem sorry, idę nagrywać. No i po tym jak zupdate'owałem i chciałem włączyć kolejny raz nagrywanie poprzedniego odcinka, to wyszło na to, że nie mogę, bo mam nie tą wersję, bo mam 1.2.7, a było na 1.2.6 i teraz jest dupa. Dobra, dlatego chciałbym zacząć teraz nowy odcinek, który znowu jak zwykle chciałbym podziękować tutaj Happy'emu za podesłanie, który znowu gra Devil May Cry. No i przedstawić tutaj następujących graczy, którzy będą brali udział w tych jakże fascynujących rozgrywkach. Jeżeli chodzi o wcielenie się w krwawe elfy, mamy Tyki, Mytki, Matafaki. Jeżeli chodzi o Scourge, to mamy Mr. Pazur wciela się w Burning Legion, Manves Sulimo wciela się w Dalaran, natomiast w Krasnoludy TDMN, Tydmine, jeden chuj, sorry, w Dark Horse wciela się Arthos, Frasiu wciela się w Hordę zwykłą, Manves Sulimo, tutaj mój dobry kolego, chciałbym, żebyś nakurzał tym Dalaranem srogo, bo mam nadzieję, że dzisiaj będziesz moją gwiazdą wieczoru. A jeżeli chodzi o Malixa, wciela się w Forsaken tak naprawdę. Po prostu chciałem przeczytać Malixa, przeczytałem Manwę i się pojebało, dziękuję. Malix wcieli się w Forsaken, Terminator wcieli się w Kult, Kontra wcieli się w Silverhand, mam nadzieję, że pokaże coś ciekawego, bo ostatnio same Silverhandy ssają pałę. Alares zagra trollami, a Happy standardowo Dragonmaw Clanem. No jest ponoć łatwy, więc daje radę. Mi już tam parę sekund minęło, więc uważam, że po 2 minutach i 50 sekundach zapowiedzi to jest dobry moment na rozpoczęcie gry, dlatego ruszamy, oglądamy co tu się dzieje. Ronin ruszył w podbój na północne części, niedaleko Lordaeronu. Tearsfall Glade jest oczyszczane właśnie przez jego jednostki. Natomiast u góry Forsaken zaczyna atakować Solidan Farmstead, niszcząc tutaj Fortify Guard Tower. No, nic wielkiego, ale wygląda to w miarę przyzwoicie. Mr. Pazur nadal ma Lordaeron i jakoś niespecjalnie się go w tym momencie pozbywa, to znaczy, że dobrze, nie musi się martwić. Silverhand tutaj zdobywa obserwatorium, jestem ciekaw po co, czy to mu daje jakieś nowe możliwości? Właśnie krwawe elfy sobie tam umierają, znaczy zamieniają się w Wretched. Gnomeregan został zajęty przez krasnoludy, bardzo, bardzo ładnie. Co tutaj się dzieje? Tutaj mamy jednostki kultu, zajęły sobie tutaj to miejsce, chociaż chyba chciały, ale nie mogą, bo jeszcze tam nie ma nic zbudowane. No tutaj są budynki przejmowane. Co robi Horda? Horda zmierza w kierunku Syringorge, dokładnie. Tam, gdzie jest góra, z której można przyzwać Ragnarosa, jeżeli będziemy darkają głowami. Kolejny elf został zamieniony w Wretched, no mają pecha, bardzo nam przykro, a w zasadzie nie jest, ani trochę. Co się dzieje na północy? No Scourge raczej nic nie robi tutaj na północy, więc nie wiem czy specjalnie jest co patrzeć. Tutaj nie widzę Sylwanki, żeby poszła po Walkirię. Smuci mnie to niezmiernie. Kel'Thuzad. Czy Kel'Thuzad pójdzie po Naxxramas, który jest tutaj? Chyba tak. Właśnie widzimy, że śmiga. Zobaczymy w końcu jak to wygląda, bo osobiście nigdy nie widziałem momentu, w którym on przyjmuje Naxxramas. Sobie przychodzi, myk. Jesteśmy sobie tutaj na górce i walalalo. Jeżeli graliście w Age of Empires, no to będziecie kojarzyć. No ale dobra, halo, Kel'Thuzad. Kel'Thuzad. Halo.
Kakozał. O, właśnie przejmuje. Więc tutaj chyba jest kwestia wciśnięcia czegoś. O, on ma książkę Mediwa. Warto pamiętać. Bo przy 10 levelu Burning Legion to robią wielki najazd na jakiegoś frajera, prawdopodobnie, który posiada książkę Mediwa. No i mamy Naxxramas. Naxxramas jest otwarte, można już latać, jest pięknie. Krasnoludy, tak, to jest to, co mówiłem ostatnim razem, że mogły sobie to odruszyć, pomóc. No i właśnie wrócili ze wsparciem dla Stormguard? Nie, Mardenhold Keep. Stormguard jest na dole, Stormguard jest gdzieś tutaj. Mniejsza. Tu jest Stormguard. Stormguard jest tutaj. A ja musiałem pokazać, bo jest to fajne. No, właśnie walka między plagą a sprzymierzonymi siłami krasnoludów i Silverhandów daje się mocno we znaki. Jednostki przymierza niszczą sobie jak chcą praktycznie przeciwników w postaci Nerubian. To nie jest dla nich żaden problem, więc nie muszą się martwić o stratę przyczółków ani punktu kontrolnych. Natomiast krwawe elfy mają problem, bo tutaj trolle całkiem mocno inwazję przeprowadzają właśnie na ich terenach, atakując i zabierając wszystko, co się da. Tu widzę, że dalej trwają walki, ale to jest tylko ruiny klasztoru zajmowane przez Forsaken, niedaleko właśnie Mardenhold Keep. Natomiast jednostki Silverhandów dowodzone przez Kontrę ruszają w kierunku Andorhalu. Jest i nawet się nie pomyliłem. Nawet sprzymierzone jednostki krwawych elfów ruszyły pomóc w ataku na Andorhal. Atak z dwóch stron jest bardzo przydatny, tym bardziej, że to jest jeszcze nawet atak z trzech stron. Z jednego mostu, z drugiego mostu, no i oczywiście od zewnątrz. Mardenhold Keep. Bardzo, bardzo ładnie im tutaj idzie. Co się dzieje tutaj? Tutaj trolle zaatakowały Eripik. Eripik zaraz upadnie, nie mają tutaj krasnoludy żadnych szans, żeby się z tego wybronić. Więc jedyną ich szansą była ucieczka. Tak samo tutaj jednostki Happy'ego zaczynają zdobywać kolejne punkty kontrolne i zaraz pójdą tutaj zająć Stormguard. A jak tak dalej pójdzie, to może jeszcze pójdą na trolle. Tak, to jest to właśnie. Happy ruszył ze swoimi jednostkami, ruszył razem z Morgorem na... to nie jest... Akilzon to jest postać. Jyn Talor. Ruszyli na Jyn Talor. Nie wiem, czy to jest tutaj gdzieś ładnie zapisane. Mam nadzieję, że się właśnie w tym momencie nie mylę w opisywaniu właśnie tego miejsca. No ale widzimy właśnie, jak tu Happy sobie bardzo ładnie radzi z budynkami, z jednostkami troli, których praktycznie tutaj nie ma, bo wszystkie trolle ruszyły zdobywać Eripik. Teraz idą w kierunku House of Barrow, które jest tak zwanym Skullman's, które może atakować z ukrycia. Co się dzieje na północy? Na północy resztki jednostek krwawych elfów coś tam próbują zdziałać, natomiast jeżeli chodzi o samo Silvermoon, to jest w nienaruszonym stanie, nic się tutaj nie dzieje, a tu kilku Reczt sobie stoi, pilnuje. Nie wiem, chyba Blood Elf ma za zadanie zostać Rechtem. Pozbawionym magii elfem, cierpiącym z głodu i smrodu. Nie wiem, co się dzieje, natomiast jeżeli chodzi o jednostki Silverhand, zaraz ruszą w kierunku Strathorn. Ojejku, ale nie tak, nie pojedynczo, cofnij te jednostki, Jezu, panie, coś tylko robisz. Panie, pan twój Sidian Datrohan nic nie zrobi sam. O, Alexandros Morgan, z Alexandrosem to już pójdzie wam troszeczkę lepiej. Co się dzieje tutaj? Andorhal został zjedzony przez kontrę. Jedynie tutaj parę jednostek Mephistoff Burning Legionu tutaj próbuje coś zrobić, tutaj próbuje powkurzać jednostki, ale to nie jest problem. Rycerz jest bardzo wytrzymały jednostką, a ten tutaj Mephistoff raczej niewiele mówi. Kolejna jednostka została zmieniona w Wretched. Więcej w pierdzielu się szerzy. Andorhal został właśnie... Strathorn właśnie zostaje zdobywany. O nie, przepraszam. Zostaje atakowany z dwóch stron, ale te jednostki krwawych elfów niewiele tutaj zdziałają. Jeżeli nic tutaj więcej nie zrobi Silverhand, nie wyjdzie do środka, to ta walka będzie dosyć ciężka do wygrania. Mimo wszystko Kult sobie daje mocno radę, mimo to jest walka na dwa fronty, musi rozdzielić swoje jednostki. Ja tak daje radę, daje mu się.
Jednostki tutaj są jakieś teleportowane. Czyżby Dalaran przybywał z odsieczą? Czyżby Dalaran przybywał z pomocą? Tak, Manwe Sulimo rusza ze swoimi jednostkami Dalaranu i stoi. Stoi dzielnie, stoi dumnie. Czeka, aż wszyscy zginą. Praktycznie jak elfy w świecie Władcy Pierścieni. W momencie, kiedy krasnoludy potrzebowały pomocy swoich towarzyszy, a elfy tak, fajnie, fajnie. Zajebiście, spoko chłopaki, dacie radę, my poczekamy, aż będzie sytuacja krytyczna. Chłopaki, jest sytuacja krytyczna, trzeba działać! Idziemy do domu. No tak samo, to tak, Manwe, co ty robisz, czemu nic nie robisz? Jednostki krwawych elfów musiały się wycofać. One umierają, one nie mają już tutaj żadnych sił, bo są biedne. Natomiast jeżeli chodzi o krasnoludy, to całkiem dobrze dają sobie radę z jednostkami Frasiu, który gra Hordą. No praktycznie jego jedynym punktem kontrolnym jest teraz ta wyspa, do której się teleportuje Drektar. Halo Drektar, gdzie ty się teleporcisz? Drektar się steleporcił. Natomiast na Northrend stworzono Ligę Explorerów, która tutaj sobie bardzo fajnie będzie funkcjonować. Prawdopodobnie Bran Bronzebeard już ruszył w poszukiwanie swoich towarzyszy. A tutaj co się dzieje? Co się dzieje? W końcu Manwe ruszył do boju! Ronin zrobił tarczę, która chroni wszystkie jego jednostki. Co z tego, że on teraz sobie stoi i praktycznie nic nie chroni? Ronin powinien ruszyć do boju, ruszyć ze swoimi jednostkami, walczyć dzielnie, jak to na jego bohaterską postać przestało. Polecam przeczytać książkę Dzień Smoka, bardzo, bardzo fajna. Tam poznajemy całą historię początkową Ronina, jakim to był totalnym leszczem, nikt go nie lubił, a w zasadzie wszyscy wysłali go na misję licząc na jego śmierć, bo był totalną ciotą. A tutaj okazał się później jeden z największych bohaterów świata Warcrafta. Natomiast jeżeli chodzi o Mardernhold Keep, został on przejęty przez płonący Legion. Kurczę, tak patrzę, to Legion sobie całkiem spoko daje radę tutaj na terenach Azerotu. Znaczy Azerotu na Isam Kingdoms. No niestety Mroczna Horda dowodzona przez Arthosa przejmuje coraz więcej punktów kontrolnych w Outlandzie. Mr. Pazur ma nie lada orzech do zgryzienia, jeżeli tak dalej pójdzie. To niedługo będzie musiał się pożegnać z całą tą swoją krainą Outland i modlić o to, żeby coś sobie zdobyć w Eastern Kingdoms. Jak tutaj widzimy, nadal są w sojuszu z Forsaken. Malix nie zamierza go zdradzać, chyba że tu właśnie szykuje swoje jednostki, właśnie szykuje swoje wojska. Czyżby miało dojść do zdrady? Nie wiem, zaraz zobaczymy. O! Mamy Ulduar. Ulduar tutaj, w Ulduarze znajdują się jednostki krasnoludów. Tutaj coś padło. Czemu ty padłeś? Halo? Padłeś, powstań, Powerade. Tutaj mamy jednostki takie sobie tutaj kryształowych arachnidów. Nie wiem, co one robią. Chyba z Ulduaru to chcę wyjść. Nie wiem osobiście, co się dzieje, ale tutaj są statki. Tutaj bezczęszczą Święty Gaj. Kurczę, nawet nie wiem specjalnie na czym się skupić, bo tutaj co chwila coś się dzieje. Wow, Kertuza tu ucieka. Nie dziwię się, że ucieka przed Płonącym Legionem, z racji tego, że Płonący Legion czai się na książkę Book of Medic, żeby móc przyzwać później Gil'jadena. Jeżeli szybko nie zareaguje. Kurczę, gdzie ty masz to swoje Naxxramas? Halo? Czemu nie uciekasz do Naxxramas? Najlepsza możliwa opcja to uciec do Naxxramas i się bronić przed tym wszystkim, co tutaj na ciebie czyha. Ale nie, bo po co? Oczywiście wiadomo, łatwo jest mi mówić, co powinien zrobić, bo tutaj tamto sram to siamto. Ale chodzi przede wszystkim o to, że... No mówię, co tutaj można by było zrobić, jak zareagować, etc. Ale... kurczę... Ja nie gram, wiem. Chodzi o to, że to tak trochę na logikę można by było podejść, co zrobić. Przecież jak ma Naxxramas, ma swoją lewitującą twierdzę, no to mógłby bez problemu wrzucić do niego Kertuzada i uciec. W tym momencie oddał książkę Mediva jednostkom Burning Legionu, które przy 10 levelu będą mogli przyzwać Gil'jadena i to będzie dla nich bardzo, bardzo, bardzo kiepska sytuacja. Manwe przejął już dawno, dawno Gil'neas. Niestety nie jest w stanie zauważyć tego, że... A może nawet jest? Nie, chyba zauważył, ale nie reaguje na to, że jednostki Forsaken ruszają właśnie w jego kierunku, zajmując coraz to więcej punktów kontrolnych. Na chwilę obecną najlepiej radzą sobie krasnoludy, ale powoli Dragonmaw Clan zaczyna przejmować
tutaj wszystkie jego control pointy nad przęsłem Tandola, nad Stormgardem. Przęsło Tandola zostało zniszczone, więc żaden atak z północy nie będzie dla nich przeszkodą. Natomiast jeżeli chodzi o walkę Dragon Maw Clanu z Dark, i Dark Hordy, póki co są na o wiele lepszej pozycji, bo przeciwnik w postaci Hordy praktycznie został zniwelowany, został zniszczony. No jedyne co tam może powiedzieć, to że przejął sobie tą wyspę, która należała wcześniej do Dragon Maw Clanu, no teraz już nie należy. Co się dzieje tutaj? Jednostki plagi, nie plagi, tylko płonącego legionu zaczynają atakować kolejne punkty kontrolne, chcą przejąć Dunstan Harbor, nie wiem co to jest, nie wiem po co tutaj się to tworzy. Może tutaj dostaną jakieś buffy, nie wiem. Natomiast wiem jedno, jednostki Silverhandu bardzo mocno dają się we znaki, jednak jest ich stanowczo za mało. Jeżeli nie przyjdzie tutaj odpowiednia duża ilość i nie wesprze ich fioletowych w postaci Dalaranu, którym jest Manwe, to na pewno zginął bardzo marnie, bardzo szybko. A nie chcielibyśmy stracić Aleksandrosa Morgraina, bo jeżeli zginie Aleksandros, to zmienił się w Silverhand, z Silverhandu na Scarlet Crusade, no i wtedy będzie oczywiście strata. Strata sojusznika, strata jednostki, no takiej dosyć mocnej. Ja bym osobiście wysłał teraz, mamy 16 minutę gry, mamy 15 minut gry, można używać teleportów. Kupić dwa teleporty, one są mimo wszystko drogie, 350 gold. Wyteleportować się tutaj do Ironforge, zająć te punkty, zająć się z Magnim, pogadać, hej stary, słuchaj, bo ja potrzebuję zrobić taką wykoksaną broń, którą będę rozpierdzielał wszystko, co się rusza. Magni, spoko, spoko! Ja jestem trochę w kiepskim nastroju, mogę ci jebnąć taki miecz, że kurde, będziesz rozpierdzielał wszystko na swoje drodze. Bo mniej więcej tak wyglądała sytuacja, że Ashbringer został stworzony w momencie, kiedy był ten wielki rozmach wśród krasnoludów. Córka Magniego została porwana przez Taurisiana. Jeszcze rzekoma śmierć swojego brata, którym był Bran, jeszcze ten inny. O Jezu. Muradin Bronzebeard. W momencie, kiedy dowiedział się o śmierci Muradina, o Jezu, tyle żalu było w jego sercu, postanowił przelać swoją gorycz na przekucie Ashbringera, przez co miecz był najpotężniejszą bronią w całej grze. Natomiast jeżeli chodzi o podziemia Nerubian, to możemy powiedzieć tylko tyle, że Azor Nerub zostało zamknięte. Nasi wojownicy zaatakowali. No nie gadajcie, że krasnoludy zamknęły Azor Nerub. Jo! Zamknęli! Lol! Azor Nerub jest zamknięte. No to Eldar Nadox jest w dupie. A ja tego nie nagrałem. Bardzo mocno was przepraszam tutaj. Moje umiejętności nagrywania są naprawdę słabe. Tyle się dzieje. Arthos atakuje pozostałe budynki. O, tutaj są budynki Happy'ego. Happy, halo. Ja myślałem, że Dark Horde jest w przymierzu z Dragon Maw Clanem, a tu jednak nie. Mr. Pazur, do you want to join me? Want to join me? Ale kto? Oła! Trolle weszły do Silvermoon. Srogo, Sunwell Dark jest przejęte przez trolle. To wygląda teraz bardzo, bardzo ciekawie. Co się tu dzieje? Tutaj jest walka. Wow, potężna walka między Dragon Maw Clanem a Forsaken. Walka jest naprawdę zażarta. Tutaj jednostki Dragon Maw Clanu próbują osaczyć swoich przeciwników. Wybudowali już kilka baraków. Koszary na pewno im pomogą. Będą mogli cały czas spamować jednostkami. O ile mają pieniądze. Jeżeli nie mają pieniędzy, to jest dla nich zgubne. Będą tracić wszystko po kolei. Morgoth zaraz umrze, musi się bardzo szybko wycofać, ale chyba nie zdąży. Te ostatnie pociski spowalniające naprawdę dały się we znaki. Niestety Mr. Pazur wraz z Forsaken Malixem dają sobie bardzo, bardzo łatwo radę z jednostkami Dragon Maw Clanu. Teraz przeciąganie kolejnych jednostek jest naprawdę zgubne, one będą tylko ginąć, więc radzę ci Happy, cofnij jednostki, cofnij je szybko, bo inaczej będziesz naprawdę w dupie, a i z incomem, a także będziesz w dupie z ilością jednostek. Devil May Cry is invading Lordaeron? Me? No. I don't know what you're talking about.
Co się dzieje na północy? Północ zostaje odbijana. Jednostki Silverhandów wraz z Dalaranem ruszają w kierunku Silvermoon, żeby przejąć tą pieprzoną bazę. Tylko po to, żeby Blood Elf mógł sobie odnowić to miejsce. Tylko po to, żeby móc wsadzić esencję Avina do studni słońca, by to wszystko mogło zacząć na nowo żyć. Tylko pytanie, gdzie on jest? Haro, Kaltas Kutas. No, w tym momencie to już jest chwila, moment, przejęcie tutaj punktu, wrzucenie esencji i mamy żyjące spokojnie elfy. Co się dzieje tutaj, w Dalaranie, w Outlandzie, w podziemiach? Kurde, nie wiem, co to się nazywa. Ważony rób. O matko, Sidian został zabity, tak? Halo, Sidian! Hello, hello, it's me. Sidian! Nie, Sidian przeżył. Został zabity Albringer. Albringer, który... Zapomniałem, jak się nazywa. Brawo, Nabi. To zawsze wiesz, jak to zagrać. Aleksandros Morgry. Jednostki Krasnoluda są tutaj zabijane. Co to się dzieje? Jednostki Dragon Ball Clanu przechodzą przez teleport, wychodzą na południu w Burning Steps. Będą mogli sobie ruszyć powoli w kierunku Krasnoludów, zacząć ich wybijać, zacząć ich niszczyć. Dlaczego? Bo mogą, bo Krasnoludy mają tylko 9 punktów kontrolnych, a Dark Horda ma ich 8. Jeżeli Dark Horda nie zaatakuje bardzo szybko, to niestety Krasnoludy będą miały szansę to wygrać. Muszą to naprawdę dobrze rozważyć. A co się dzieje tutaj? No, Sunwell zostaje niszczone tylko po to, żeby zostało zbudowane na nowo jako o wiele lepsza placówka, z której będzie można później wyssać całą esencję. I kilka levelów wejdzie i można stworzyć naprawdę coś potężnego, jakby potężną postać. Tutaj nadal biją, tutaj zostało zniszczone. Co się tutaj dzieje? Forsakeni walczą, tutaj zostały przejmowane punkty. Ogólnie to wszystko wygląda jak jedno wielkie pole bitwy, gdzie nie zostaje kamień na kamieniu, ale mimo wszystko jakoś sobie radzą. Tutaj latający sobie gobliński sterowiec wraz z Gornem i Drektarem lecą sobie w tej nazad, zaraz zostanie zrzucony, a wtedy będę naprawdę się śmiał. Będę miał taką bekę, że się normalnie poszczą ze śmiechu. No nie gadajcie, że nie zdążyli. Mój Boże, co za muły bagienne. Bezczeszczą nasz święty Gaj. Nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem, kurde, tego geniusza, którym jest Tyki Myki. Bezczeszczą nasz święty Gaj. Nie zdążył. Przybył. O, teleportowali się. Teraz co, krasnoludy to zdobędą i wyssają całą energię. Bardzo ładnie. Kto wysysa energię? Halo? Nikt jeszcze? A to jest dziwne, bo nie wiem, o co chodzi. Teraz, skoro oni są wretched... Co to jest? Leda Downshield. Nie wiem, o co chodzi. To jest trochę dziwne. Dobra, co się tutaj dzieje? Jednostki Scarlet Crusade ruszyły do Sulamany, które jest nieopodal Silvermoon. Zostały ruszone... Zostały rzucone do walki wszystkie jednostki, jakie były tylko w stanie wyciągnąć jednostki Scarlet Crusade. Mają nawet ze sobą Eredar Sorcery. To jest ciekawe. Może być taką jednostkę? Czy oni ją przejęli? No, Sulaman nie ma tutaj najmniejszych sens. Tutaj jest za mało jednostek, ale jeżeli tak dalej pójdzie... Jeżeli będą cały czas dostawać z ostrzału katapult, a to są porażenia obszarowe, to mogą tutaj mieć mimo wszystko jakieś straty. Ale widzimy, tutaj są jednostki leczące, więc tutaj nie powinni się w żadnym stopniu martwić o przebieg walki. No tutaj wszystko da radę wygrać. Reynold Morgraine, syn Aleksandrosa Morgraina, ten, który teoretycznie według lore zdradził swojego ojca. Przez co później on dołączy, został pojmany przez Kertuzada do swoich jeźdźców apokalipsy w Naxxramas, by ten bronił tutaj jednostek, Artbringer został spaczony. Mój Boże, tyle rzeczy tam się działo. A Sulaman pada! Potęga, jaką są teraz Scarlet Crusade, haha, całe 5 kontrol, to nie jest potęga.
Na razie potęgą można by nazwać Twilight Clan, którym dowodzi Happy. Tutaj jest pod dowództwem wielu tutaj punktów kontrolnych. Tutaj naprawdę bardzo dobrze sobie radzi. Ma tutaj dużą armię, dużo wojska. A co z jednostkami... Protodrake'i się tutaj robią. Protodrake'i są naprawdę potężne. Tutaj 3000 punktów życia, 116 obrażeń, całkiem sporo. Jednostki trolla nudzą. Smoldernhorn. Nie wiem, to jest chyba jakieś przejście. O, właśnie. Troll ma tutaj swoją bazę teraz. Aha. Na Dreadmoor Rock. Dokładnie tam. A co robią Forsakeni? Forsakeni będą ruszali w kierunku Eripik, a tam dalej do Barrow. I może ruszą w kierunku Hinterlands. Jintaloro sobie zdobędą. Nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Cały czas tutaj coś piszą, a ja niespecjalnie się na tym skupiam. Jednostki właśnie Scarlet Crusade dobijają resztki z posiadłości troli. Zobaczymy, czy jakoś to bardzo im zaszkodzi. Wow, Dark Horda jest tutaj. Oni zaraz będą chcieli ruszyć do Samwell, ale nie wiedzą. Oni nie są świadomi tego, że tutaj bardzo dużo jednostek. Bardzo dużo jednostek Dalaranu i Krasnoludów znajdują się przy samej stopie słońca. Dobra, wydaje mi się, że to jest taki dobry moment, żeby móc sobie przerwać to nagrywanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. To będzie chyba jeden z czterech, ewentualnie jeden z trzech odcinków, które zrobię. I w tym momencie bym prosił ponownie o podsyłanie mi filmików, bo te 10 replay, które dostałem, żeby móc nagrać, właśnie poszło się przysłowiowo jebać. No i muszę teraz sobie radzić inaczej. Nie, osobiście nie chce mi się reinstalować gry tylko po to, żeby ponagrywać parę rzeczy, więc prosiłbym was o nowe replaye, nowe nagrania. Takie jakieś bardzo świeżutkie. No i mam nadzieję, że zobaczymy się już niedługo. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.